Starostwo powiatowe przy współpracy z wszystkimi gminami z terenu powiatu dzierżoniowskiego kończy realizację projektu Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego powiatu dzierżoniowskiego. 25 września w pensjonacie przy ulicy Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie odbyła się konferencja podsumowująca półtoraroczną pracę. Przyznam, że z dużymi obawami przystępowaliśmy do tego projektu, a przede wszystkim składając wniosek, no, liczyliśmy oczywiście, że dostaniemy, ale no, sama ocena no, zaskoczyła nas, bo trzeba przyznać, że powiat dzierżoniowski no, był liderem. Spośród 112 wniosków zajęliśmy bardzo wysokie, właściwie pierwsze miejsce w Polsce. Także z tego powodu bardzo się cieszymy. Wniosek bardzo wysoko oceniony. No i przystąpiliśmy do realizacji. Do realizacji oczywiście ze wszystkimi gminami, bo sens jest tylko taki, kiedy w powiecie dzierżoniowskim wszystkie samorządy w tym uczestniczą i wtedy jest pełna dostępność do informacji, tak w starostwie, ale i w poszczególnych gminach. Rozmawiałem przed momentem z panem starostą i właśnie gratulowałem mu tego, że po pierwsze udało się doprowadzić do takiego porozumienia skutecznie, a później je przeprowadzić do szczęśliwego końca. I no, tego, na co jeszcze zwracałem uwagę, to jest jakby to, że no, w taki bezpośredni, znaczy, że brał bezpośredni udział w tym przedsięwzięciu, w sensie takim, że jakby interesował się tym, co się dzieje, przypominał, też nie odmawiał jakby swojej pomocy. Wniosek o dotację złożony z wszystkimi gminami został najwyżej oceniony wśród 112 wniosków z całej Polski, a także sam projekt był jednym z najlepiej realizowanych w całym konkursie, co potwierdziła kontrola pracowników Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Cieszę się, że jesteśmy w tej czołówce liderami, którzy właśnie będą, że tak powiem, prekursorami w pewnym sensie tych działań. Natomiast na pewno informacja jest, no, jest podstawą, a dostęp do tej informacji to jest właśnie ten projekt. Projekt o wartości 2 400 000 zł w 85% był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizacja zaczęła się w kwietniu 2014 roku i trwała do końca września tego roku. Wdrożyliśmy 5 działań nakierowanych przede wszystkim na upowszechnienie e-usług, na przygotowanie osprzętowania do działania punktów potwierdzania profili zaufanych, na uruchomienie punktów potwierdzania profili zaufanych, które pozwolą obywatelom, mieszkańcom naszego powiatu korzystać z tych elektronicznych usług, które wdrażamy, ale również postawiliśmy w tym projekcie na podniesienie kwalifikacji w zakresie stosowania nowoczesnych technologii IT przez pracowników urzędów, bo żeby dobrze przeprowadzić e-usługę, to przede wszystkim musi być do tego odpowiednio wyszkolony urzędnik, który nie boi się klikać w komputerze i załatwiać różnych spraw przez internet, najpierw on, a później dopiero obywatel. Celem partnerskiego projektu był rozwój elektronicznych usług dla mieszkańców powiatu. Aby załatwić sprawy urzędowe przez internet, czyli bez wychodzenia z domu i w dogodnym dla siebie terminie, konieczne jest założenie profilu zaufanego na platformie ePUAP. Poza tym powstał system informacji przestrzennej całego powiatu, dzięki któremu mieszkańcy i przedsiębiorcy zyskają bezpośredni dostęp do dużej ilości różnorodnych danych przedstawionych w postaci mapy cyfrowej. O każdej porze będą mogli sprawdzić informacje dotyczące np. ewidencji gruntów i budynków, ładu przestrzennego czy infrastruktury drogowej. Mają dostęp do informacji, która jest związana z przestrzenią. To jest bardzo szerokie pojęcie, no ale generalnie informacji dotyczących własności gruntów, czyli działek ewidencyjnych, tego, kto jest właścicielem, kto jest użytkownikiem. Mają informacje na temat planów zagospodarowania przestrzennego, dostęp do tej informacji na temat planów zagospodarowania przestrzennego, informacje dotyczące dróg, informacje dotyczące ochrony środowiska, informacje dotyczące zabytków, szkół, także tu zakres informacyjny jest bardzo szeroki. Największym pożytkiem będzie to, że mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy urzędowe przez internet. Może to już jest truizm powtarzany na wielu takich konferencjach i spotkaniach, ale to właściwie o to w tym wszystkim chodzi. Projekt jest naprawdę bardzo wartościowy. Ja muszę powiedzieć, że jest to wspaniały instrument. On ma tyle płaszczyzn, zawiera ogromną, przeogromną wiedzę,
Do tej pory mieszkańcy, nawet pracownicy urzędu, żeby zdobyć taką kompleksową informację, musieli biegać po różnych instytucjach, współpracować z kolegami z innych urzędów. W tej chwili naprawdę wiele informacji jest w jednym miejscu i z tego też powodu mieszkaniec będzie miał dużo łatwiej. Teraz przyszedł czas na promocję nowych usług i możliwości korzystania z nich za pośrednictwem internetu. Zaczynamy współpracę ze szkołami, bo młodzież bardzo jest taka podatna na wszelkie nowości. Myślę, że mogą być motorem takim, że jak już się zarejestrują, stworzą ten profil zaufany, to i rodzicom udostępnią, bo jak rodzic powie, że ty muszę iść do urzędu coś załatwić, no to po co będziesz szedł, tutaj mamy na miejscu. W związku z tym powiem tak, że ten profil zaufany to jest 5 minut w urzędzie. To jest dosłownie 5 minut, rejestruje się, otrzymuje, że tak powiem, swoje tam jakby hasła, czyli ten dostęp i to jest wszystko. Przyszedł ten czas, że taki profil zaufany trzeba mieć, bo lada moment nie będziemy sobie wyobrażali życia bez komunikacji elektronicznej z urzędami. Obecnie z profilu zaufanego korzysta w powiecie dzierżoniowskim ponad 2000 osób, a liczba ta systematycznie rośnie.